Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Nastał w końcu grudzień i co prawda u mnie vlogmasa nie będzie, ale zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Tam przez grudzień zdecydowanie bardziej taki świąteczny content, więc kto jeszcze nie obserwuje, to koniecznie wbijajcie na Instagrama. A dzisiaj tutaj na YouTubie coś, czego jeszcze nigdy nie było u mnie na kanale, czyli taka paczka niespodzianka z kosmetykami. Dlaczego nigdy nie było? Bo wcześniej jakoś nie do końca miałam zaufanie do firm, które takie paczki konstruowały. Miałam wrażenie, że no jakby nie do końca tam są rzeczy, które mnie interesują, ale w końcu taką paczkę wypuściła firma, drogeria, której dość mocno ufam, czyli La Rose. To jest, słuchajcie, drogeria, która ma naprawdę bardzo wyselekcjonowane koreańskie kosmetyki, również polskie, i to nie jest tak, że mają tam dosłownie wszystko. Tak naprawdę są tam rzeczy z bardzo dobrym składem. Dodatkowo, jeżeli nie wiecie, co dla siebie dobrać, macie możliwość skorzystania z porady kosmetologa. La Rose ma też swój kanał na YouTube, więc wrzucę wam go też w opisie, jak chcecie zobaczyć. I słuchajcie, paczka przychodzi do nas w takim plecaku. Mamy tutaj 17 produktów pełnowymiarowych, jak również travel size. I ja z tych travel size, jak wiecie bardzo dobrze, jeżeli oglądacie moje vlogi, czy właśnie mojego Instagrama, ja bardzo często z tych travel size właśnie korzystam. Zabieram je na różne podróże. Teraz się czuję trochę jak vlogmas i otwieranie kalendarza, ale ja na serio z tego korzystam i bardzo lubię te właśnie z La Rose, bo zwykle te koreańskich kosmetyków potrzebujemy dosłownie odrobinę do użycia, więc bardzo często te próbki travel size starczają mi na cały miesiąc i mogę bardzo dobrze przetestować, czy dany produkt mi się sprawdza, czy nie. Box kosztuje 299 zł, ale wartość kosmetyków, która się z nim znajduje, przekracza 600 zł, także jest to naprawdę bardzo uczciwy deal. Dodatkowo myślę, że to jest w ogóle fajny pomysł na prezent, bo można dużo naprawdę dobrych marek przetestować i zrobię wam mały open box. Część z tych kosmetyków już znam, więc jeszcze jestem w stanie wam powiedzieć, co o nich sądzę. Część nawet widzieliście u mnie na kanale. Jedną z pierwszych rzeczy, które wyciągam, to pełnowymiarowe płatki pod oczy i ja dokładnie tych płatków ostatnio w ogóle na vlogu je pokazywałam, bo z nich korzystałam, więc naprawdę bardzo je wam polecam. Tam też je polecałam wam, mówiąc o promocji na Black Friday, także produkt, który bardzo dobrze znam i bardzo wam polecam. Kolejna rzecz to coś, na co nie ukrywam, bardzo się kusiłam. To jest taka topowa maseczka do ust z Laneige, mam nadzieję, znowu kosmetyki i marki i nazwy. Ja od nich miałam ostatnio taką maskę na noc i ja ją na pewno zakupię w pełnym wymiarze, bo była rewelacyjna. Ja właśnie miałam ją w tej takiej małej wersji, starczyła mi na miesiąc, także super rozwiązanie. I wiem, że ta maseczka nie należy do najtańszych. Mamy tutaj o zapachu berry, czyli owoców leśnych, tak? Jejku, ale to jak to pięknie pachnie. I do tego mamy też taką szpatułkę do nakładania, więc naprawdę to jest w ogóle produkt bardzo premium, więc myślę, że jakbym dostała taki nawet w prezencie na święta, to byłabym bardzo zadowolona. Grzebiemy dalej. Mamy, słuchajcie, moją ukochaną markę i myślę, że wiele z was kojarzy mnie właśnie z tą marką, czyli marka Pyongyang Yul. Ja się nigdy nie zawiodłam. Czekajcie, gdzie ja mam jakiś nożyk do otwierania? Przed chwilką tutaj był. Przepraszam was najmocniej za zakłócenia, ale już otwieram sobie, bo jestem bardzo ciekawa. To jest Hair and Body Travel Kit. Ja miałam już niejednokrotnie, no właśnie, chciałam wam pokazać, jakie to są rozmiary, jeżeli chodzi o travel size, bo nie mówimy tutaj o malutkich próbeczkach, tylko naprawdę dość dużych, bo aż, czy ja to mam napisane, chciałam powiedzieć, aż 100 ml, dobrze widzę? Po 100 ml? Tak, wszystkie rzeczy mają po 100 ml i mamy tutaj szampon. Ja szampon i tutaj będziemy mieli scalp treatment. Mamy jeszcze lotion ceramidowy, nigdy go nie miałam i bardzo chętnie go spróbuję. I tak jak, o, cieszę się bardzo, bo miałam już jakiś czas temu całe duże opakowanie litrowe tego body wash i naprawdę bardzo dobrze się sprawował również dla dzieciaków. Także tak jak wam mówiłam, to nie są malutkie próbeczki, tylko całkiem spore produkty. Oczywiście te produkty też możecie dostać na stronie, jeżeli jesteście którymś z nich po prostu konkretnie zainteresowani.
zainteresowani. Dzisiaj widzę, że moja grzywka ma swój dzień, więc sorry, jak się w jakiś dziwny sposób układa. O, nie spodziewałam się tego, marka, którą też bardzo dobrze znam, czyli Mixit. I mamy tutaj też kot na Mixit, także mamy tutaj kaszkę bożonarodzeniową z suszonymi owocami. Bardzo fajnie, że marki, które dobrze znam, ze sobą też współpracują. Kolejna rzecz, a to sobie zostawię, coś do przekąszenia. Mamy też Lucette, mam nadzieję, że dobrze mówię, nienawidzę czytać nazw, batonik. Więc zostawiam sobie. Miał być miesiąc bez słodyczy, ale grudzień bez słodyczy, to wiecie, zrobię go sobie w styczniu. Kolejna rzecz to coś, co mnie naprawdę bardzo ciekawi, czyli Son by Me. To jest podróżny zestaw flagowych kosmetyków firmy Son by Me. Zawiera toner, serum, krem i piankę. I to jest ze śluzem, ze ślimaka. Tak jak Wam mówiłam, chcę Wam wszystkie rzeczy pokazać, jak wyglądają w środku i jakiej wielkości mamy te produkty, więc sobie będę wszystko otwierać. Bo chcę Wam pokazać, że te rzeczy naprawdę są tutaj duże do przetestowania. Mamy tutaj ulotkę, że to jest właśnie z tych ślimaczków. No i jak widzicie, to naprawdę jest dość duże. Spokojnie na kilkanaście użyć starczy, więc spokojnie można przetestować i sprawdzić, czy to się nam będzie sprawdzać. I słuchajcie, wiecie, że ja chyba to sobie już zostawię po prostu, bo akurat skończyło mi się to serum z propolisem, czyli moje ulubione serum, swoją drogą również od La Rose, tylko z marki Unique. I ja sobie chyba to zostawię i przetestuję sobie tą serię ślimakową, więc dam ją sobie tutaj z boku od razu, żeby nie zapomnieć zanieść jej do łazienki. Mamy, słuchajcie, też z Real Barrier, to jest marka, z której ja aktualnie używam kremu do twarzy na dzień, i to mamy niezawodną ochronę do wrażliwej i suchej skóry ust, chroni przed odwodnieniem przed 72 godziny. I tutaj też się już nie będę, słuchajcie, szczypać nawet, tylko od razu sobie to rozpakuję i spakuję do torebki, bo teraz zaczyna się zima i takie coś na pewno się przyda. A skończył mi się mój balsam. Zobaczę tylko, czy to ma taką, dobra, ma taką wygodną formę do nakładania, ale tak jak mówię, mam teraz maseczkę, znaczy pomadkę na ustach, a produkty z Real Barrier też miałam właśnie w tej wersji Travel Size Kit i bardzo mi się sprawdziły. Powiem Wam szczerze, że tutaj to się bardzo ucieszyłam. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że jednym z moich ulubionych zimowych kremów jest krem z Huxleya, Secret of Sahara. On jest dość drogi, bo kosztuje około 150 zł, ale jest w 100% wart swojej ceny. A tutaj mamy zestaw czterech... Widzę, że tutaj mamy olejek, mamy też serum, także coś naprawdę, też mamy ten Secret od Sahara. No, bardzo chętnie przetestuję sobie taki zestaw olejków i serów od tej firmy. Powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo bardzo dobrze mi się sprawdzały. Nawet nie wiedziałam, że oni mają też jakieś sera. Byłam pewna, że mają właśnie tylko dwa kremy. Także super. Kolejna rzecz to jest maska w płachcie od Pyongyangyul. Ja już ją kiedyś miałam. Powiem Wam szczerze, bardzo serdecznie polecam. Ja ostatnio się zakochałam w tych, też od La Rose, w tej serii, że mamy 30 maseczek schowanych w takim pudełku i to jest w ogóle dla mnie hit, bo faktycznie używam tego regularnie, ale bardzo chętnie użyję tej maseczki. To jest maseczka, która daje bardzo głębokie nawilżenie z czarną herbatą, także wiecie co, myślałam, że zostawię coś i będę miała do prezentów, ale myślę, że jednak wszystkie z tych rzeczy wylądują bardzo szybko na mojej twarzy. Kolejna rzecz to coś, co ja uwielbiam, czyli maski na noc. Wiecie, że mam całą kolekcję, ale z Son by Me jeszcze nie miałam. Od razu sobie odkręcę i powącham. Wiecie co, to pachnie jak taki koktajl z mango na plaży, jak nie mogę, nawet ma taki kolor, przepięknie, więc kolejna rzecz, która po prostu ląduje w łazience. O, dwa produkty, które znam,
w wersji Travel. Jedna z rzeczy to jest balsam z Heimish i to jest balsam do demakijażu. I tak, powiem wam tak, on bardzo dobrze zmywa mój makijaż, nawet wodoodporny eyeliner. Ja stosuję wodoodporny eyeliner, bardzo dobrze zmywa maskarę i zwykle biorę go właśnie na podróże, bo nie jest w płynie, nie boję się, że się mi wyleje. I ja go miałam w takim dużym opakowaniu, znaczy nie tym największym, a tu mamy taki, że spokojnie sobie przetestujecie, widzicie. Myślę, że on wam spokojnie na jakiś tydzień, dwa tygodnie starczy, żeby sobie sprawdzić. Czasami mi się zdarza, że mi tak jakby zabieli oczy, nie wiem jak to nazwać, więc jakby nie używam go na co dzień, jakoś na co dzień używam płynów micelarnych, ale tak jak mówię, w podróż na pewno go sobie zostawię, bo nie będę musiała w ogóle brać tego całego opakowania. I kolejna rzecz to jest pianka też również od Heimish, zielona pianka do mycia, to jest akurat wegański kosmetyk. Ja z Heimisha mam też maskę, którą wam wielokrotnie polecałam, czyli taką maskę, nie taką, tylko z różową glinką. I ja na początku myślałam, że to jest właśnie ta pianka i najpierw nią myłam twarz w ogóle i któregoś razu przeczytałam, że ej, ale ja używam maski do twarzy i bardzo serdecznie ją wam polecam, bo właśnie jest też w dużym opakowaniu, także to kolejna rzecz, która będzie w kolejce stała wyjazdowo, bo nie muszę się obawiać, że coś mi się stanie. O, kolejna rzecz z Heimish, krem pod oczy, też w takiej małej wersji do przetestowania, także coś całkiem fajnego, Total Eye Cream Care, także redukuje te zaciemnienia i worki i zmarszczki pod oczami i dodaje takiej witalności i energii, także coś, co na pewno na wyjazd wakacyjny, widzicie, dwa takie opakowania zajmą zdecydowanie mniej miejsca i nie będę musiała już je z powrotem taszczyć, więc ja bardzo lubię właśnie brać te travel size, zużyć na miejscu i wiecie, już mieć teoretycznie lżejszy bagaż, ale znacie mnie, że ja i tak przywożę masę rzeczy potem. Kolejna rzecz z Pyongyang Yul to mamy, co tutaj mamy? Krem do rąk. O! Nie miałam jeszcze kremu do rąk z Pyongyang Yul, także coś nowego, jeszcze go nigdy w życiu nie testowałam. O! Mamy, słuchajcie, jeszcze z Heimisha kolejną piankę i tutaj mamy tą białą. Wydaje mi się, że którąś z tych pianek Agata mi polecała kiedyś, że jest bardzo dobra, więc super. Na pewno sobie też przetestuję. O, i kolejne rzeczy z Pyongyang Yul. Essence Toner, on na pewno wam na bardzo długo starczy, bo tu dosłownie wystarczy kilka kropelek, to jest 30 ml. Ja mam też w wersji 100 ml i bardzo często go używam też do sonoferezy. I kolejna rzecz to serum nawilżające, także naprawdę możecie sobie przetestować. Ja akurat bardzo lubię zarówno to serum, jak i ampułki nawilżające, ampułkę nawilżającą z Pyongyang Yul, więc jakbym miała wam polecić. O, kolejna jeszcze rzecz do Wash Off Facial Mask z Heimisha, czyli no, zmywalna maska do twarzy. Nawilżająca, ma wygładzić moją skórę, także to nie będzie szło w podróż, tylko maseczki akurat idą zawsze do zużycia, chociaż właściwie powiem wam szczerze, właśnie w podróży też często potrzebuję potem i coś taszczę, jakieś pojedyncze maseczki w płachcie, a tutaj mam trzy rzeczy i bym mogła mieć w ogóle po problemie jak jadę na tydzień, to już mam wtedy z głowy też i maseczkę, a też przetestuję sobie różne produkty. I słuchajcie, co mamy jeszcze? Krem nawilżający z Pyongyang Yul, też go już kiedyś miałam i też bardzo serdecznie polecam. Właściwie chyba u mnie ta marka jest jedną z marek, które najbardziej się sprawdza. Od lat mam już ich piankę do mycia twarzy i coś, co wam bardzo serdecznie polecam, czyli taki peeling złuszczający na skórek. Wiem, że to był hit i któregoś razu wykupiliście to ze sklepu, także jeżeli miałabym też wam coś polecić, to wrzuciłabym sobie do koszyka ten peeling złuszczający na skórek, bo on dosłownie, nawet wczoraj robiłam ten peeling, dosłownie jak robimy to, czujemy pod skórą. Jak go robiłam regularnie, to nie miałam już w ogóle tego na skórka. Wczoraj miałam taki, z dwa tygodnie już nie robiłam i powiem wam szczerze, naprawdę byłam w szoku, jak dużo się tego złuszcza, więc nawilżający krem też idzie po prostu już do używania. O, tego nie widziałam nawet, też z Pyongyang Yul krem pod oczy i to z tej serii z czarną herbatą. Także na pewno bardzo chętnie przetestuję ten krem pod oczy, bo kończy mi się, właściwie skończył mi się ten z Mizona, także bardzo chętnie go użyję. I tonik z Eastree,
taki na... Ja go miałam też w dużej wersji, ale możecie sobie spokojnie wypróbować. Także powiem Wam szczerze, zerkam, czy tu jeszcze czegoś nie ma i w ogóle spoko, bo ja sobie ten plecak też z... On mi się akurat przyda. Także też dla mnie spoko opcja, że nie jest w kartonie, tylko ja sobie tamto zużyję. Powiem Wam tak, normalnie jak oglądałam czasami te mystery boxy, to miałam takie z tego nie skorzystam, z tego nie skorzystam, z tego nie skorzystam, bo a to do cery tłuste, a to do cery takie, a co do te, to do cery jakieś tam. A tu Wam powiem, że po pierwsze dużo kosmetyków jest takich, których można sobie przetestować, ale nawet kupując coś dla siebie, jeżeli Was na przykład interesuje ta maska do ust, to spokojnie z tej całej paczki na przykład możecie... super, to na przykład komuś podarować na prezent, także kupując coś za 300 zł, macie tak naprawdę albo dla siebie aż ponad 625 zł na kosmetyki dla siebie, ale równie dobrze możecie to po prostu rozparcelować, mam nadzieję, że dobrze odmieniłam to słowo, i niektóre z tych kosmetyków podarować też innym na prezent, także naprawdę opcja, która się moim zdaniem bardzo opłaca. No, linka oczywiście do tego mystery boxa zostawiam Wam na dole i ze swojej strony polecam Wam przejrzeć jeszcze sobie stronę tej drogerii, bo tak jak Wam mówiłam już w trakcie, dużo kosmetyków tam jest, które ja bym nawet dokupiła sobie do tego boxa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że w grudniu filmów będzie więcej, a codziennie możecie znaleźć mnie na moim Instagramie, wszystkie linki znajdziecie oczywiście na dole. Do zobaczenia!